Dzisiejszy wideoporadnik skierowany jest do tych kobiet, które kochają nosić płaskie buty. Dostałam pytanie, jak nosić płaskie buty i do czego przygotowałam film. Zapraszam do obejrzenia. Płaskie buty, którym dedykowany jest dzisiejszy film, to takie chyba najbardziej ulubione przez wszystkie kobiety, czyli baleriny. Nie będę mówiła o trampkach, o tenisówkach, o mokasynach, o oksfordach, chociaż pewnie wspomnę, ale film jest dedykowany balerinom. Ze względu na to, że te obuwie najszybciej może sprawić kłopot kobiecie, a z drugiej strony mówi się, że to są takie najbardziej uniwersalne i do wszystkiego pasują. No i teraz, gdzie leży prawda? Tak naprawdę można by było powiedzieć, że baleriny to trochę dopasowujemy do okazji, do naszego całego stroju, do naszej sylwetki, czyli do naszego kształtu i do typu. To są jakby trzy najważniejsze rzeczy i oczywiście w typie sylwetki można dać jeszcze taką gwiazdkę plus wzrost, więc możemy dodać jeszcze powiedzmy ten czwarty wzrost. I teraz jeżeli chodzi o okazję, zazwyczaj jest tak, że baleriny ubieramy wtedy, kiedy potrzebujemy w miarę szybko się przemieszczać, chyba że ktoś nie może ubierać butów na obcasie ze względu na jakąś kondycję ciała, to znaczy jakąś przebytą operację kolana, jakieś problemy z kręgosłupem, no to wtedy wybieramy płaskie buty. Natomiast baleriny są na tyle specjalne, że mogą występować w różnych odmianach. To znaczy możemy spotkać takie baleriny, jak na przykład baleriny takie bardziej sportowe. Ja to nazywam takie baleriny, w których można pobiec do warzywniaka po pomidory. Czyli takie, które są takimi cichobiegami, ale są też baleriny takie bardziej eleganckie. I te eleganckie to mogą być, to może być taka elegancja biznesowa, czyli one, że będą takie po prostu do bólu poprawne, bardzo wysoko, z wysokiej jakości. Tutaj na pewno nie będą wchodziły jakieś takie buty, gdzie przy klejeniu producent się nie postarał i będzie gdzieś ten klej wypływał, że będzie widać, że jest to po prostu jakieś tandetne tworzywo. Tutaj, jeżeli chodzi o ten biznesowy wizerunek, to musi mieć naprawdę wysokiej jakości materiał. Oczywiście w wielu przypadkach wiele kobiet wybierze skórę, ale jakby z różnych powodów czasami się na nią nie decydujemy, decydujemy się na inne, ale dalej pamiętajmy, że to musi być super, super wysoka jakość. Także to jest pierwsza taka sytuacja. A druga, ta elegancja, to może być taka elegancja wieczorowa. Kiedy na przykład baleriny będą bardziej połyskujące i ten połysk to może być skóra lakierowana, to mogą być jakieś cekiny, to mogą być jakieś ozdobne kokardy, aksamitne serca przyczepione, no cudawianki po prostu mogą być na tych butach i one będą takie, które będą właśnie dodawały trochę takiego szału do naszej stylizacji, do naszego wyglądu. Także mamy takie codzienne casualowe, mamy te takie do pracy i mamy takie imprezowe, to jakby są takie okazje. I oczywiście te baleriny mogą być zupełnie płaskie albo mogą mieć delikatne podwyższenie. To znaczy mogą mieć albo taki bardzo, bardzo mały koturn, albo mogą mieć taki bardzo mały obcas. On zazwyczaj jest szeroki. Błagam, tylko nie kaczuszki. Tak? To jest okropne. To robi bardzo złe rzeczy naszym nogom. Nie nosimy kaczuszek, nawet jeżeli są modne. Nie nosimy. I jeżeli chodzi o dobór do sylwetki, to już jest to trochę bardziej skomplikowane. Ze względu na to, że no niestety baleriny bardzo często mogą skracać nam nogę. I oczywiście te, które mają bardziej wycięte palce, będą sprawowały się lepiej niż te, które są zabudowane. Ponieważ zabudowanie skraca nam trochę jakby widoczność skóry. Jeżeli jest mniej widoczna skóra, to jakby mniej widać nogi i dla osoby patrzącej jest takie wrażenie, że ta noga jest krótsza. A przez to, że one są płaskie, to bardzo często mogą robić wrażenie takiego zniżenia całej sylwetki. I tutaj właśnie, jeżeli masz krótkie nogi, albo nawet masz nogi proporcjonalne, czy nawet długie, ale jesteś niska i niska to mam na myśli do 1,60 m, może do 1,62 m załóżmy, to baleriny zawsze będą gorszym pomysłem niż buty, które mają jakikolwiek obcas. Bo one po prostu zniżają sylwetkę. A do krótkich nóg to w ogóle już są właściwie nie bardzo polecane. Ale też oczywiście tę zasadę można trochę złamać z doborem do sylwetki, ponieważ jest takie dopasowanie, które wiąże się z tym, co mamy na sobie. I teraz podzielę to na takie dwie kategorie. Spodnie
i spódnicę. Oczywiście spódnica to może być też dół sukienki, ale generalnie chodzi o to, że jest coś albo na dwie nogawki, albo jedna tuba. I teraz jeżeli chodzi o te dwie nogawki, czyli o noszenie spodni, to właściwie prawie do każdych spodni baleriny można ubrać. To znaczy do długich spodni, szerokich można, także one prawie zakrywają. Można ubrać do rurek, można ubrać do cygaretek, można do prostych spodni. Wszystko zależy od tego, jaka jest nasza kostka. Czyli jeżeli mamy szczupłą kostkę, możemy ją odkryć, to jak najbardziej ją odkrywajmy. Natomiast w przypadku krótkich nóg starajmy się raczej do balerin nosić dosyć długie spodnie, bo wtedy noga będzie po prostu mniej poprzecinana. Ale trudność zaczyna się, gdy mamy do czynienia z sukienką czy spódnicą. Dlaczego? Ponieważ tutaj już musimy bardzo uważać na długość, czyli jeżeli nosimy krótkie spódnice, nawet takie ultra mini, takie do połowy kolana, to baleriny może ubrać właściwie prawie każda kobieta, jeżeli oczywiście chce pokazywać nogi. Jeżeli skóra na nogach jest w dobrej kondycji, nie mamy jakby żylaków, nie mamy zmarszczek na nogach, a jeżeli mamy i jest na przykład jesień, to można ubrać kryjące rajstopy do tego. Natomiast jeżeli zakładamy na przykład, że jest lato i chcemy chodzić sobie w balerinę, latem z gołą skórą, to mini jak najbardziej jest najlepszym fasonem ubrania, dołu ubrania do noszenia z balerinami. Ze względu na to, że mini, podobnie jak krótkie spodenki, bo one też się świetnie sprawdzą, bardzo ładnie odkrywa nam nogę i wtedy nawet jak baleriny ją skrócą, to nic się takiego nie stanie. Natomiast niestety, jeżeli ubierzemy już dłuższą spódnicę i dłuższą spódnicę to mam na myśli taką, która jest do połowy kolana, czyli większość tak naprawdę spódnic ołówkowych, to spódnica ołówkowa już niestety powinna, przynajmniej w większości, dużej większości kobiet, powinna iść z obcasem. Obcasem, i to może być szpilka, może być koturn, może być słupek, ale musi być już obcas, ponieważ spódnica do połowy kolana dramatycznie skraca nogę. Ale oczywiście może być coś gorszego, czyli spódnica midi. Spódnica midi, czyli ta, która kończy się w połowie łydki, zestawiona z płaskimi butami, to właściwie sprawdzi się tylko na bardzo wysokich i bardzo chudych kobietach. A nawet nie tyle chudych kobietach, co o chudych nogach. Ze względu na to, że spódnica midi kończy się w najszerszym miejscu łydki, to przecięcie, poziome przecięcie poszerza jeszcze ten i tak już najszerszy odcinek naszej, jakby dołu naszej nogi. Dlatego, jeżeli nie chcesz mieć grubych łyd po prostu, to nie noś spódnic midi do płaskich butów, bo spódnica midi cię przetnie i pogrubi ci nogę, a te baleriny jeszcze ją skrócą i do tego jakby będzie no, takie wrażenie po prostu, że jesteś strasznie szeroka i taka mała na dole. I to dodaje ciężkości, czyli po prostu pogrubia. Także najlepiej baleriny zestawiać po prostu z krótkimi spodenkami, z krótkimi spódnicami. Oczywiście z długimi, jeżeli nosimy długie, też jak najbardziej można, tylko trzeba dopasować długość tej długiej spódnicy, tak żeby nie szurała nam po ziemi, ale też żeby nie była za krótka, żeby nie wyglądała jakby była, jak to się mówi, po starszej siostrze. Także to jest takie też, jeżeli chodzi o wzrost. I generalnie baleriny, pomimo tego, że są tak bardzo uniwersalne, to bardzo mocno musimy na to uważać, kiedy je wykorzystujemy. Są mało eleganckie, nawet w tych bardziej eleganckich wersjach, o których wcześniej mówiłam. Także zawsze będą kojarzone trochę bardziej casualowo, trochę bardziej swobodnie, a w niektórych przypadkach nawet sportowo. Więc jeżeli chcesz wystroić się super ekstra, to rezygnuj niestety z balerin. I podsumowując, można powiedzieć, że baleriny będą sprawdzały się lepiej do spodni niż do sukienek i do spódnic i lepiej niestety będą sprawdzały się do wysokich kobiet z bardzo szczupłymi, wręcz chudymi nogami. Więc z jednej strony bardzo popularne buty, bardzo uniwersalne, a z drugiej mają tak wiele obostrzeń. Jestem ciekawa, czy sama nosisz baleriny, czy często je wybierasz, czy może decydujesz się na jakieś inne płaskie buty. A jeżeli tak, napisz w komentarzu. Jestem ciekawa, ile z Was woli płaskie buty od obcasów. Ja dziękuję za dzisiaj.
Powiem jeszcze tylko jedną rzecz na koniec. Oczywiście wszystkie te modele butów, które ja pokazuję, jak zwykle pod każdym filmem jest link do strony mojej, do posta konkretnego na moim blogu, gdzie można zobaczyć sobie, skąd te buty pochodzą. Więc jeżeli coś Ci się bardzo spodoba i chcesz zobaczyć sobie bliżej ten produkt, to klikaj albo na link, który się pojawia, albo ten, który jest na dole i wtedy zostaniesz przeniesiona na stronę moją i tam już wszystkie informacje będą. Także dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w następnym wideoporadniku.